Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mata, to kolejny odcinek z LEGO Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj kolejne DLC, które mamy dostępne. Dzisiaj znajdziemy się na Jakku. W pakiecie Po walczy o przetrwanie, czyli kolejnym, który mamy dostępny. W tym przypadku to będzie oczywiście ten, a więc zobaczymy co przed nami. Po walczy o przetrwanie, tak brzmi tytuł, więc zakładam, że będziemy sterować Po Dameronem właśnie. Poe Dameron zostaje schwytany przez najwyższy porządek podczas misji w celu odkrycia miejsca pobytu Luke'a Skywalkera. Jego los po przetransportowaniu na statek Kylo Rena Finalizera wydaje się przesądzony, dopóki nie uwalnia go FN-2187, szturmowiec, który sam pragnie umknąć tyranom. Tutaj bohaterowie uciekają z Gwiezdnego Niszczyciela w skradzionym myśliwcu T-ai, kiedy jednak Poe obiera kurs na Jakku, zostają trafieni przez rakietę, która posyła ich na bezludzie pustynnej planety. Finn, wyrzucony z pojazdu, budzi się i desperacko próbuje znaleźć Poe. To już byliśmy świadkiem tego zestrzelenia i tego jakby obudzenia się Finna. Byliśmy świadkiem tego jakby w kampanii, że tak to określę. Tam mieliśmy sytuację, tam też chyba znaleźliśmy się wtedy razem z Rey, ale pewien to w tym momencie chyba nie jestem. Już trochę to czasu minęło, od kiedy to ogrywałem. Ale to tam kwestia poboczna. Zobaczmy co nam prezentują twórcy teraz. Aha, uciekł Finn. Mamy kilka dni mija teraz. Jest tutaj. Ten dzień wymęczy. O kurde. Ktoś nas znalazł. Nie byle jaka opowieść, panie Dameron. Wyczerpująco przedstawiona z wyobraźnią. Wow, Naka Iit. Albo jesteś kłamcą, albo szaleńcem. Tak czy inaczej, to dobra. Dobra historia, dobrze wiedzieć. Jestem Naka Iit. Wioski, o której wspomniałeś, pewnie zostały z gliszcza, a ja nie mam ochoty wracać do przyczółku Nima, w którym rządzi ciekawe. Unkar Plutt. Ale kim jest Unkar Plutt? Dotrzeć do przyjaciela z Blowback Town. Ona Gousa. Dalej będziesz musiał sobie radzić. Jak dla mnie git. On ma pewną słabość do szaleńców. Załatwi ci transport. Pije tyle wody, ile może. Mam jakiś transport, fajnie. A podali pije. Wygląda na to, że ktoś nas śledzi. Klan Strus. O nie. Ktoś nas śledzi. Jest jacy kowboje, można by rzec. Widywałem lepszych strzelców. Próbują unieruchomić pojazd, a potem o nie. Nas tu, żebyśmy się uciekli. Może puść mnie za ster! Zaufaj mi, lepszego pilota nie znajdziesz. Nieźle. Udało nam się. Aj. Będziemy mogli robić tutaj przejazdy. No złote klocki to też fajnie. Będzie bardziej trzęsło. Brawo dla twojego pojazdu. Ok, przelecieliśmy tyle. Mam wrażenie, że specjalnie nas tutaj zagrano. Zgadzam się z twoją oceną faktu. Mam szczerą nadzieję, że nic nie widzę. Najlepszym pilotem, jakiego spotkałem, bo inaczej już po nas. Dobra, udało się jakoś. Nie widzę dalej pułapek. Tutaj nie było. Dobrze. Widzę, widzę. Nie krępuj się! Popadaj w coraz głębsze szaleństwo! Okej, dziwne. Koleżka chciałbyśmy powołali jeszcze głębsze szaleństwo, trochę dziwne. Okej, uciekliśmy im. Zawsze to coś. Udało nam się przeskoczyć? Chyba tak. Całe szczęście. To jakiś statek jeszcze jest. Zobaczmy. Chyba przedwcześnie uwierzyliście. O nie, ci jednak tu przybyli. Koniec kłopotów. Członkowie klanu Strus musieli rozesłać wici swoim. A więc musimy teraz tam zejść. Najpierw uciekamy przed klanem Strus, a teraz ładujemy się prosto na... No kto co lubi, prawda? Kto co lubi, czy pełny szaleniec Poe Dameron. Przez twojego kumpla straciliśmy kupę śmigaczy i członków klanu. Nie, ja nie znam żadnego Naki Iita. O, zaraz. Jeszcze nawet o nim nie wspomniałeś, prawda? O nie. Zabierzcie wszystkie racje, chłopaki. Nie zostawcie nic tym mufodojom. Okej, wszystko będą brać. Tego już za wiele. Moja mamusia doiła mufy. O nie. Okej. Po raz kolejny jestem gotów spróbować twojego szaleńczego planu, jeśli jakiś masz. Okej, zobaczmy. Musimy wyrównać szanse. Trzeba uwolnić mieszkańców. Aha, więc musimy odwrócić. Odwrócić uwagę, ale jak? Czyli jak? Zgłodniałem, chłopaki. Możecie się pośpieszyć. Okej. Tutaj możemy coś zrobić. To tędy chyba jedynie. Prawda? Jedynie tędy można przejść, dobrze? No dobra, rozwaliliśmy trochę rzeczy. Tu można by było coś rozwalić, ale chyba tą drugą postacią. Czy nie? Też niedobrze, więc mamy jakiś problem, bo nie za bardzo wiem, co tutaj możemy zrobić. Aha, chyba że trzeba było rozwalić to. Też nie. Wyrównać szanse. No w końcu. Udało nam się. Świetnie, jest przejście. Teraz on może przejść, jak zakładam. Za parę chwil. To jak pobrać te racje? Nie wiem, jak pobrać te racje. Ale chyba tak najwyraźniej. No nie, kto to wszystko pozbiera? To na pewno nie ja. No ja też nie, na pewno. Niestety nie da się zaskoczyć. Trzeba to kombinować tak. No dobra, rozwaliliśmy to. Nasz wabik jest prawie gotowy. Jeszcze tu. Chyba coś możemy zrobić, nie? Aha, co tu się stało? To nie dla ciebie. Ja to miałem zjeść. Jakaś świnka chciała coś zjeść. Nie wiem, co to było za zwierzę, ale... Twoje szaleństwo jest zaraźliwe. Okej. Okej, dobra, spokojnie. Okej. Okej, dzięki za pochwały, koleżko. Dobra, powoli, gdzie oni jeszcze tu są? Tu są. Wow. Gdzie jest? Tam jest. Dobrze. Jeden więcej. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. I jeszcze tam jednego. Mamy jakiś srebrny medal. Cieszę się, że aż srebrny. Troszkę nam się przycięło. Musimy uwolnić Ołnagosa! Bez niego możesz na stałe osiąść na naszej uroczej planecie. Okej, musimy uwolnić jakiegoś ziomka, nie ma problemu. Wiesz, wakacje były całkiem miłe, ale wolałbym już jednak wrócić do pracy. Cudownie. Jeszcze porozwalam sobie tutaj rzeczy jakieś, ale to nieważne. Tutaj kontrol. Przydałby się Czubaka, no tak, oczywiście. No, czyli tędy. Jakieś tutaj mamy zdjęcie woków. Przy stole. O, tutaj by się przydała znowu Finn. Boże, Finn, jaka Finn, tylko ta, Rey. Którą to stronę tak na razie? Tam do góry muszę. Ależ tutaj chodzenie. Aha. Wszystko było tylko po to, żeby znaleźć ten. No fajnie. Tutaj by się przydał ten koleżka. Musimy na niego wsiąść. Tu jest U. Gdzie ja mam U? Chociaż chwila, bo tam można było... Ajajaj, nie zauważyłem. To muszę szybko zmienić i nadrobić tamto. Cokolwiek mi to da. Co tutaj niby jest? Shift? Jakiś ten się budynek niestabilny rozwali. Ajajaj. No nic, zobaczmy. Tu się coś roztanteguje. Aj. Control. U. Spacja, dobrze, już po sprawie. Okej, znaleźliśmy go, chyba. Znaleźliśmy koleżka. Całe szczęście, uwolniliśmy go. Udało im się. Znaczy, nam się w sumie udało. Całe szczęście. Dobrze, Po, co teraz robimy? Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Opowieść Poego była dość interesująca. No to dzięki za... Jego sygnał? Jaki sygnał? Tak, niech mu będzie. Aha, sygnał. Ma dobre serce. Aha, słyszałeś, że ktoś ukradł Ankarowi Platowi tego starego złota? O! Kolejna dobra wiadomość. Widzę, że tutaj się wszyscy cieszą, byleby tylko Unkar Plutt miał problemy. A któż to? Chyba ktoś z naszych. Hej, Po! Odebraliśmy twój sygnał! I się im udało. Generał czeka na ciebie w bazie. A, mam też dobrą wiadomość. BB-8 dostał się z planety. Chyba ktoś mu pomógł. Przeczesujemy rejon, żeby go namierzyć. Całe szczęście. Że się BB-8 dostał. No, jeszcze tam rybę. Trochę przetrwała, więc to jest czyste szaleństwo. I to by było na tyle w DLC. Po walce o przetrwanie. No, dzięki tamtej rasie udało mu się przetrwać na Jacku. No, odblokowaliśmy do tych klocek, fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Trochę punktów. 59% ukończenia. Troszkę wybudowanego tego. Śmigacz klanu Strus. No i coś jeszcze, ale pominąłem. Naka Iit, Ongos i Poe Dameron z Jacku, Żółce klanu Strus, Bandyta klanu Strus. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie, do kolejnych odcinków z LEGO Gwiezdnych Wojen. Hej, hej, na razie, cześć! Ciemna strona.